Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiejszy program będzie o sukienkach na lato. Mam dużo ulubionych sukienek, ale dzisiaj postanowiłam wybrać je pod kątem po pierwsze moich ulubionych sukienek, najbardziej wygodnych i też najbardziej modnych i postanowiłam zrobić kilka stylizacji z tymi sukienkami, tak żebyście zobaczyli, jak te sukienki, które mam już od dawna w szafie, jak można sprawić, żeby były modne, jak dobrać do nich modne dodatki i sprawić, że w tym sezonie one będą nadal aktualne i będą świetnie wyglądały i wpisywały się w najnowsze trendy. No to kochani, zaczynajmy. Zacznę od sukienki, którą mam na sobie. To jest taka codzienna moja sukienka w kroju sportowym, z paseczkiem, ma z tyłu taki kapturek. Wszystko jest takie troszeczkę bluzowate, jest to taka dresowa sukieneczka, ale ma tutaj fajne, nie z tej strony, ma z tej strony takie dosyć fajne rozcięcie, to sprawia, że jest wygodna w chodzeniu, można jeździć samochodem, ma kieszonki, także bardzo lubię tą sukienkę ze względu właśnie na jej wygodę, a także podoba mi się ten kolor kaki, który pasuje do tego dresowego stylu moim zdaniem. No i postanowiłam tutaj ją troszkę ubarwić naturalnym bursztynem, taki prosty, troszeczkę siermiężny naszyjnik. Wydaje mi się, że wygląda fajnie właśnie przez tą swoją taką surowość do tego sportowego stylu. I troszkę przełamałam sukienkę sandałami w stylu folkowym. Zobaczcie sobie na zdjęciach, możecie tutaj obejrzeć dokładniej, jak to wygląda, aczkolwiek akurat w tych zdjęciach światło jest troszkę za mocne jeszcze. Jest to super ciuch na lato właśnie do chodzenia tak na co dzień, na jakieś zakupy, a nawet po domu, bo lubię sobie po domu nosić takie właśnie wygodne, naturalne ciuszki. Też wydaje mi się, że taki krój dresowy oraz militarny kolor będą zawsze modne, zawsze są jakieś trendy, które nawiązują właśnie czy to do kolorystyki safari, czy takiej militarnej. Teraz druga sukienka, której pokazywałam się prowadząc jednego vloga. Jedna z moich ulubionych sukienek, to jest jedyna sukienka spośród tych, które Wam pokażę, która nie jest zakupiona w second handzie, tylko kupiłam ją kiedyś nową, ale mam już ją tyle lat, z 6 lat mam już w swojej szafie. Krój taki bardzo ponadczasowy, troszkę odcinany pod biustem, ale nie jest to aż tak wysoko, żeby to się robiło jakaś baby doll z tego. Raczej właśnie jest taka opływająca, w związku z tym ten krój wydaje mi się, że nigdy nie wyjdzie z mody. Jest bawełniana. Aspekt eko tej sukienki to jest to, że właśnie mam ją bardzo długo, ona się nie niszczy, to jest bawełna. Fajny materiał, nie była jakaś bardzo droga, ja zapłaciłam około 70 zł za tą sukienkę nową w sklepie. Właśnie coś takiego, co jest uniwersalne, warto kupić. W zasadzie zawsze będzie to modne, można powiedzieć, że kolor jest jednym z moich ulubionych, wiedziałam, że będę pewnie nosić tą sukienkę długo i jest to jak najbardziej ekologiczne podejście do ciuchów. Ta sukienka jest przeze mnie wystylizowana na zdjęciach w taki dosyć kolorowy sposób. Jednym z głównych trendów sezonu wyraziste kolory. Jest to taki bardzo wyrazisty pastel. Można powiedzieć pastel, bo jest to taki lekko sprany niebieski kolor. Takie wyraziste kolory dobrane ze sobą. Na przykład różne wyraziste pastele w jednym stroju. Robią się z tego takie płaszczyzny koloru. I tutaj mam dobrany do takiego turkusowego bolerka, w którym właśnie byłam kiedyś we vlogu, do kolorowej folkowej torby i sandałów, które są również w takich barwach właśnie pasteli połączonych ze sobą. Zielony, różowy i niebieski. Bardzo modnym zestawieniu różnych wyrazistych barw pastelowych. Pamiętajcie o tym trendzie, jeśli macie ubrania w różnych kolorach, teoretycznie niezgranych ze sobą, wyrazistych, można je właśnie zestawiać w takie super sety, które będą świetnie razem wyglądały, ożywiały stylizację i jest to bardzo modne akurat teraz. W bardzo podobnym stylu jest następna sukienka, jedna też z moich ulubionych sukienek, to jest jedwabna sukienka. Całkowicie zrobiona z jedwabiu, te koronki też są jedwabne. Ona mi się kojarzy z takim romantycznym, delikatnym stylem. I zobaczcie, na stylizacjach tą sukienkę mam właśnie troszkę wystylizowaną na balerinę. Ja od dzieciństwa uwielbiałam taniec i balet i było to moim marzeniem być baletnicą. No niestety się to nie udało spełnić, między innymi z powodu lokalizacji, miejsca, gdzie mieszkaliśmy, ale także innych czynników. Ale zawsze podziwiałam styl baletnic i właśnie tu wystylizowane na taką baletnicę, bardzo subtelny styl, delikatna biżuteria złota, złote sandałki, na niektórych zdjęciach jestem nawet boso. Ta sukieneczka jest bardzo praktyczna. W tym sezonie również modne takie delikatne pastele, a szczególnie modne są też koronki.
to nie jest jakaś nowość, bo koronki są często modne w lecie, ale ten sezon ma szał na koronki i właśnie zobaczcie, tutaj jest przepiękna właśnie taka koronka. Zresztą poprzednia sukienka też miała elementy koronki, taki styl boho, no i w ogóle cała stylizacja jest romantyczna i bardzo w modnym stylu teraz. Wszelkie właśnie pastele i koronki są modne. Następna sukienka to jedna z dwóch takich moich kolorowych i wzorowanych sukienek. Jedna z moich takich właśnie ulubionych, podstawowych i basicowych ciuchów letnich. Bardzo fajna taka tunikowa sukienka w folkowym stylu, w modnych teraz wyrazistych właśnie kolorach, między innymi turkusowym. Ona ma paseczek i możecie zobaczyć, że stylizuje ją właśnie na zdjęciach w folkowym stylu. Mamy sandałki, taka naturalna skóra do tego. I do tej stylizacji właśnie mam dobrany też w stylu lat 70., a także w bardzo modnym stylu akcesoriów tego sezonu, czyli takim dzierganym, naturalnym, liliowo-wrzosowy plecaczek, ręcznie dziergany na szydełku. Kupiłam go w second handzie za naprawdę 4 zł bodajże. Jestem zachwycona tym plecaczkiem, on jest bardzo fajny na lato. Nadaje się na każdą okazję, nawet na plażę go nosiłam. Łatwo wytrzepać z niego piasek, bo w zasadzie to są same dziurki. Boho folkowy styl, jak najbardziej trendy. I jest to jeden z moich ulubionych stylów, bo ja bardzo lubię kolorowe ciuchy i lubię się bawić modą i różnymi akcesoriami. Kolejna sukienka to taka sukienka w modne w ostatnich sezonach, wzory właśnie te dżunglowe i takie printy związane z naturą, z liśćmi. To jest jedna też z moich ulubionych sukienek z bawełny, z wiskozą. Jest naprawdę świetna, wszędzie się nada. Ma bardzo fajne wiązania na rękawkach, zobaczcie tutaj. Ja pokazywałam ją z takim żakietem, który prezentowałam w moich ulubionych ciuchach na lato. I do tego paseczek w stylu lat 70. też będzie świetnie właśnie pasował. Z takimi klamrami, już też kiedyś pokazywany w zimowych kolekcjach. Bardzo fajny jest ten pasek i się przydaje do wielu właśnie rzeczy w takim stylu. Też ma elementy pomarańczowe, co idealnie pasuje do tej sukienki. No i tutaj do takiej sukienki wystarczy dobrać jakąś naprawdę neutralną torbę, która przyda nam się na daną okazję. No więc ta sukieneczka super na lato, bardzo trendy, wzór mega modny dalej w tym sezonie. Następna sukienka jest może troszeczkę innym stylu. To jest taka tunika, może troszeczkę wzorowana nawet na takich arabskich dżelabach, czy też właśnie tunikach. Również z wiskozy naturalnej i troszkę dłuższa z tyłu. Ja bardzo lubię ten wzorek, on mi się kojarzy z Francuzkami, z takim francuskim stylem. Szczególnie połączenie właśnie koloru popielatego z tymi różowymi kropkami, które są na tych ciemnych plamkach. Ta sukienka jest taka pozornie dura może, ale jest bardzo stylowa i według mnie świetnie się nadaje na takie elegantsze troszkę okazje, bardziej oficjalne. Tutaj z takim szarym paskiem ją aksamitnym włożyłam. No i do tego dobrana bardzo duża też moda w tym sezonie torba. Takie pastelowe kolory, popielaty, biały i troszkę turkusowego. Ale to dosłownie taki mały detal, więc jakby nie koliduje to z całą kolorystyką. I do tego białe japonkowe sandałki, prawie niewidoczne, bo to są takie cieniutkie paseczki. Będzie to fajnie w takim minimalistycznym stylu wyglądało na lato. I znowu pastele, czyli jak najbardziej modne zawsze w lecie, mile widziane kolory. Stylówka minimalistyczna w stylu trochę skandynawskim. Ciekawa jestem, która z tych sukienek będzie się Wam najbardziej podobać. Piszcie w komentarzach. Bardzo cieszę się, kiedy piszecie, bo możemy sobie powymieniać nasze poglądy i powiedzieć, co się nam naprawdę podoba. Kolejna sukienka to jedna z moich znowu ulubionych sukienek. Modne są wyraziste kolory, szczególnie takie właśnie jasne, ale też i wyraziste pastele. To jest przepiękny kolor zielony. Ja bardzo lubię ten kolor i jest mi w nim dosyć dobrze, bo mam takie zielonkawe, niebieskie oczy i w ogóle lubię też po prostu zielony kolor, taki żywy, trawiasty. Ta sukienka bardzo fajnie wygląda na figurze. Jest całkowicie z bawełny. Chyba jest tutaj 2% dodatku elastanu, ale to w ogóle nie jest odczuwalne, ponieważ ona jest bardzo wygodna też takiej dzianiny właśnie bawełnianej, więc firma ASOS, zapłaciłam za nią 15 zł, chyba było to jakieś 2 lata temu. I do tej sukienki w takim troszkę kloszowym kroju, bo ona jest z takimi lekkimi zaszeweczkami, więc lekko się rozszerza. I do tego dobrałam właśnie kontrastowe barwy, żeby Wam pokazać jeden z najnowszych trendów właśnie tego sezonu, czyli bloki kolorystyczne, pozornie niepasujących, czy też właśnie kontrastujących ze sobą kolorów.
noszone w jednym stroju. Jeden z głównych trendów sezonu, bardzo polecam, szalenie rozwesela, dodaje energii. I właśnie zobaczcie, kontrastujący kolor czerwony tego paseczka, który dobrałam, fajnie też podkreśla talię, bo jest wyrazisty. I do tego czerwone sandałki od Prady, kupione w Ciuchowcu za 12 zł. I wydaje mi się, że super zestaw. Do tego można dobrać w całkiem innym kolorze torby. Ja tu wybrałam niebieską, bo mam taką właśnie fajną, skórzaną, niebieską, dużą torbę, leciutką, która świetnie się sprawdzi na lato. Na przykład do pracy. Ten zestaw jest naprawdę według mnie taką kwintesencją lata. Wesołe kolory, radosne, pogodne i świetne, nietypowe zestawienia, które przyciągają uwagę i w dodatku właśnie są ekstra modne teraz. Podobny kolor sukienki, ale już sukienka na troszeczkę inny, na inną okazję. Przepiękna sukienka z koronki od Anny Alcazar. Kochani, Anna Alcazar to jest projektantka sukienek. Ona właśnie głównie sukienki projektuje. Wspaniałe, piękne sukienki, wcale nie są takie tanie. Także warto szukać jej ciuchów, jej sukienek właśnie w Ciuchowcach, w second handach. Ta sukienka jest troszkę w stylu lat 60. Mi się właśnie kojarzy troszkę z Audrey Hepburn i takimi stylówkami na tamte lata. Bardzo fajnie wygląda, ma takie przezroczyste rękawki, bo to jest bawełniana koronka i śliczna koronka, bardzo fajny, geometryczny wzór tej koronki. Tutaj jest typowo właśnie dla tamtych lat taka łezka. I ja dobrałam sobie do tej sukienki oczywiście paseczek. Tym razem jest to czarny pasek, postanowiłam troszkę stonować tą sukienkę jednak, bo to będzie na bardziej wieczorową okazję zdecydowanie. Też jest ta sukienka troszkę cieplejsza na takiej bawełnianej podszewce, więc nie będzie to aż tak dzienny, letni strój. Paseczek jest też z koronki. Jest to paseczek retro z taką śliczną klamrą w formie liści. Bardzo mi się podoba ten pasek i super pasuje do tego stylu według mnie. No i do tego czarne sandały. Zamszowe, również zakupione w second handzie. Będę pokazywać je w programie o butach letnich. Ok, jedna z moich ulubionych wieczorowych kreacji. Kolejna sukienka będzie w znowu super modnym, dżunglowym wzorze. Tu mamy takie piękne orchidee na czarnym tle. Już pokazywałam tą sukienkę w pierwszym holu lumpeksowym, który robiłam. Ona jest właśnie dwuwarstwowa, co powoduje efekt 3D. Naprawdę nie wiem, czy to będzie tak dobrze widać, pewnie tego nie zobaczycie, ale na żywo wygląda to tak, że te dwie warstwy z nadrukiem tym samym powodują, że w pewnych momentach te kwiaty wyglądają faktycznie jak trójwymiarowe. Świetny efekt. To jest sukienka typowo w stylu lat 50. z opuszczanymi rękawkami. Można je dać sobie wyżej albo właśnie opuścić sobie na ramiona i wygląda to wtedy jak taka hiszpanka. Jest troszkę dłuższa za kolano i właśnie to sprawia, że jest taka stylowa. Ja do tej sukienki zdecydowanie dobrałam kontrastowy czerwony pasek, ten sam co do jednej z wcześniejszych sukienek. I typowe czułenka, takie klasyczne na obcasie oraz bardzo elegancką torebkę wieczorową z klamerką. I wszystko to jest w takiej stylistyce retro, właśnie lata 50. Bardzo podoba mi się ten styl na wieczór. Oczywiście no nie byłoby to super wygodne na dzień, ponieważ ta sukienka jest sztuczna niestety, ale jest tak śliczna i no jest to jednak sukienka na specjalną okazję, więc zostawiam ją sobie na właśnie takie jakieś wyjątkowe sytuacje. Myślę, że co jakiś czas, jeśli włożę taką nawet sztuczną sukienkę na wieczór, to nic się takiego nie dzieje, a jest przepiękna. Według mnie ten wzór mnie powala i uwielbiam ten krój. Uważam, że dla mojego typu sylwetki jest to idealny właśnie krój wieczorowej sukienki. Pamiętajcie, że wzory dżunglowe nadal rządzą. Ostatnia sukienka, jaką dzisiaj pokażę, to moja jedwabna sukienka od Massimo Dutti. Kupiłam oczywiście ją w Ciuchowcu za 15 zł również i też mam już bodajże 3 czy 4 nawet lata. Ta sukienka jest troszkę za duża na mnie, ona jest M-ką, to jest M-ka, ale ja i tak ją noszę z paskiem, ponieważ ja nie przepadam za takimi krojami odcinanymi pod biustem samymi w sobie. Zawsze do tego noszę jakiś pasek, żeby jednak podkreślić talię i żeby ona była we właściwym miejscu. Sukienka jest takim lekkim tumarszczeniem, dekoltem kopertowym. No i naprawdę jest to przepiękna sukienka z czystego jedwabiu. Bardzo ładne wzory, bardzo takie delikatne, subtelne pastele, więc również trend jak najbardziej na to lato. I również kwiaty są hitem lata, więc wszystko co kwiatowe, co są jakieś łączki, czy to dżungla, czy to łączka, zawsze warto takie coś mieć na lato. No i tutaj tą sukieneczkę dobrałam do paska. Ten sam pasek, co użyłam w kilku innych sukienkach. Ten pasek jest bardzo uniwersalny. To jest po prostu taka szarfa w troszkę takie oldschoolowe paseczki kolorowe. Do wielu rzeczy się przyda.
No i do tego torba skórzana, taka prosta, bardzo prosta torba włoska ze skóry, wiązana takim rzemyczkiem. Strój dzienny, ale już taki troszkę bardziej elegancki, wyrafinowany, na jakieś może eleganckie zakupy, kawę z przyjaciółkami, randkę za dnia. Lubię tą sukienkę i nawet występowałam w niej na scenie w takich właśnie letnich, popołudniowych programach. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje propozycje. Oczywiście mam dużo więcej sukienek, ale jak mówię, tutaj wybierałam kluczem i modowym, i takim jakby moich ulubionych, najczęściej noszonych sukienek, które się mi najbardziej w lecie sprawdzają. Ciekawa jestem, jakie są Wasze ulubione modele i kolory i wzory sukienek. Piszcie w komentarzach i dziękuję Wam za wszystkie polubienia. Dziękuję za aktywne uczestniczenie w stronie Moda Eko Kreatywna na Facebooku. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaglądają na tą stronę. Myślę, że będą tam dalej wpływały ciekawe propozycje, ciekawe zdjęcia i są tam też programy. Jeśli jeszcze nie byliście, to zajrzyjcie. Są krótkie filmiki na Instagramie i na telewizji właśnie Facebooka. Także warto zaglądać, krótkie stylówki. I oczywiście będę wdzięczna za polubienia, udostępnienia i subskrypcje. Jeśli oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie, to proszę zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie przycisk powiadomień. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam też wszystkich Wolkan. Cześć! Aha! No i zapraszam we czwartek na stylówki z ostatniego hola. Będzie kilka fajnych propozycji związanych z tymi ciuchami, które oglądaliście w ostatnim holu. Dobrze. Nie wiem. Czasem już bredę. No w każdym razie.